Witam, Mateusz, Ercemeniacy Poznań. Słuchajcie, dzieje się tutaj naprawdę dużo. Jestem oczywiście na Offmani 2022 tegorocznej. Ja jestem tu już od wczoraj rano. Dzisiaj jest piątek. Nagadałem się do tej pory. Musiałem się z wszystkimi przywitać. Także nie kręciłem żadnego filmu. Obiecam jutro się poprawić, czyli w sobotę. Przed chwileczką odbyły się zawody. Oczywiście w ciągu dnia było bardzo dużo jeżdżenia. Mnóstwo. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Rozmowy, uśmiechy, po prostu mega klimat. Zobaczyć tyle zaprzyjaźnionych ludzi z całej Polski w jednym miejscu, to jest po prostu rewelacja. Oszczędzę Wam teraz przejścia po modelach, zrobię to jutro za dnia. Ale jest tego naprawdę ogrom, jestem umówiony na jakieś wywiady, także zobaczycie sobie to w filmie dalej. Słuchajcie, tutaj są modele ekipy z Węgier. Przed chwileczką sobie troszeczkę porozmawiałem. Hi to Polish television. Okay. Piękne modele, słuchajcie. Naprawdę wypasione. Zobaczcie to, ile ich przyjechało. Nie jest za dobre światło, tutaj kolorowe lampeczki w tej hali namiotowej, ale podejrzewam, że jutro nie złapię tutaj wszystkich modeli. Zobaczcie to. To przygotowane było tutaj na Offmanie, tak? Specjalnie? To jest tylko moje zdrowie. Aha, okej. To jest klimat urodzinowy, miał być. Tak, ja też mam torta w samochodzie. U siebie, no. Dziękuję. Zobaczcie to tu w środku, ale są zdjęcia kolegi ekipy modeli, tak? Całej waszej ekipy. 3 miesiące zajęła ta praca. I będzie jeżdżącym modelem, także zobaczcie na podwoziu. Wybieram stoiska, które się świecą. A stoisko kolegi Wiktora zawsze się świeci. Nieważne czy dzień, czy w nocy. W zeszłym roku Wiktor miał takie stoisko z mgiełką, może moi widzowie będą pamiętali, tutaj na Offmani było przygotowane, był piasek, z tego co dobrze pamiętam, to był Nostromo. Unimo. Dobra, słuchaj, jako jedyny chyba w Polsce masz to cacko, co tutaj stoi, tak? Chyba. Nie znam nikogo, kto by ma... Albo może nikt nie jest tak szalony, słuchaj, żeby to kupić. Nie, no... Model jest przekozacki, słuchajcie, jeździ naprawdę wyśmienicie. Gabaryty robią. To wymieniane, tam jest napisane co ma. A, już przygotowałeś. Jest dołożone więcej niż... Słuchajcie, tutaj są rzeczy, które dołożone są. Inaczej, wiecie co, ja wrzucę link w opisie do twojej strony. Wiktor i syn, dobrze pamiętam nazwę? Tak. Ja wrzucę link w opisie, jakby ktoś miał pytania odnośnie tego modelu, jakie modyfikacje zostały popełnione odnośnie tego Traxxasa, to po prostu sobie podpytacie. I oczywiście polubicie stronę Wiktora. Dzięki. Słuchajcie, jestem na stoisku Mariusza, którego może znacie z filmów i z imprez DGC. Cześć Mariusz. Słuchajcie, Mariusz, oprócz dyskoteki pod namiotem, możesz tam zmieniać te bajery. No zobaczcie takie bajery. No w każdym jest wyświetlacz Moteka. Poczekaj. Jaki wyświetlacz? Moteka.
Nie wiem, czy to będzie widać. Ostrości nie chwyca. Tam są, słuchajcie, normalnie na wyświetlaczu wszystkie dane są pokazane, tak? Tak. Nie zrobię najazdu kamerą. Masz czas jazdy, wszystko jest na wyświetlaczu pokazane. Wiesz co, ja to spróbuję nagrać jutro, bo to pięknie wygląda, słuchajcie, teraz w nocy, ale i w tym modelu też, tak? Obok tutaj. O i teraz tutaj. Ale powiem wam, nagram te wyświetlacze jutro rano, no jest bajer nieziemski. Czad. Znajdujemy się we wnętrzu modelu Mariusza. Dowiedziałem się, że można zagrać tutaj w Duma, na tym wyświetlaczu, w taką grę. Taka mała podpowiedź. Zobaczcie to. Model jest odpalony, aparatura. On w tej chwili stoi na takim... O, zobaczcie to. I krzywa gazu, zobaczcie. Czas po prostu. A ten wyświetlacz obok też się tam rusza. Przepraszam tutaj za dźwigania, ale zobaczcie to. To wszystko w takim modelu. Niezłe bajery, nie? Dzięki za prezentację. Sobotni poranek, godzina 10. Przepiękna noc tutaj była. Rozmowy trwały do rana. Było naprawdę przesympatycznie. Najeździłem się driftem. Zobaczcie, co się dzieje w hali. Sandra mnie już tutaj poganiała, żebym się uwijał. Zobaczcie ten tłum. Ludzie nie tylko z Polski, ale też z całego świata. W tej chwili, słuchajcie, Mariusz robi zdjęcia. Grupowe, bardzo ciężko przy takim tłumie. Zobaczcie to. Dobra, poczekajcie na drona. Akcja w pełni. Oczywiście większość modeli też została w hali. Ksy uśmiechy. Nie ruszać! Uwaga, robimy wiele kątów, co to będzie dookoła. Większość tras została taka jak w zeszłym roku. Ja wrzucę tutaj link w opisie do filmu z zeszłego roku. Niektóre trasy nie mogły być zrealizowane z przyczyn technicznych. Ale doszło bardzo dużo nowych tras. Koledzy właśnie pokonują jedną z nich tutaj. Ja wczoraj, czyli w piątek, nie zaliczyłem jeszcze wszystkich OS-ów. Spróbuję dzisiaj to zrobić. Tutaj proszę bardzo, wyciągareczka już w ruchu. Czyli łatwo nie jest. Mariusz, obdrapiesz sobie swoją Toyotę. Jak to się mówi, po Hoffmanie trzeba będzie ją przemalować. Pierwsza rysa zawsze boli. Lecę dalej na trasy, dzięki. Słuchajcie, jest ze mną Koza, serce szumisi. Oni są odpowiedzialni tutaj na Hoffmanie za przygotowanie tras. Powiedz, ile żeście ukręcili OS-ów, bo ja się pogubiłem. Łącznie teraz jest raz, dwa, pięć. Pięć OS-ów? Tak, pięć OS-ów jest, przy czym piąty, jeden z OS-ów, bo to nie pamiętam numerków, jest OS-em rozbity na części po 20 bramek. Jest rozbity po całym parku i nie jest oznaczony. Okej, super, dobrze. Nie wiem, czy dam radę dzisiaj ogarnąć przejechanie, ale są tutaj zawodnicy, którzy naprawdę tak. Ciśnieniowcy, okej. Ja mam ciśnienie na film. Się śmieję. Słuchaj, powiedz mi, ile żeście czasu tutaj przygotowywali te OS-y?
od środy właściwie. Od środy już tu byliście na miejscu, bo my żeśmy od czwartku, także były puszczane po kolei. Tak. Niektóre są w tych samych miejscach, które były po prostu. Tak. Niektóre, chyba jeden z OS wypadł ze względów technicznych, bo tam bezpieczeństwa, bo tam w zeszłym roku było już bardzo... Tak, ale na jego miejsce za to wpadł bardzo ciekawy OS, w żydowskim jarze. I właśnie wybieram się w tamtym kierunku, już słyszałem wczoraj, no dziękuję Ci bardzo. Słuchaj, nic, do zobaczenia na trasach. I dziękuję bardzo za przygotowanie ich w nie piękny sposób. Całej Twojej ekipie oczywiście. Jasne, bo to dziękuję. I dotarłem na żydowski jar. Zobaczcie, jakie tutaj czad. No to będzie piękna trasa. Amerykan tam już stoi. O, zwiedzie w takim malowniczym wąwozie. Dotarłem na taki punkt widokowy, z którego widać całą panoramę tego kompleksu tutaj bałtowskiego. Jest przepięknie. Słuchajcie, przez cały czas trwania OS-u tam sobie jeździłem. Chłopacy tutaj nadają, świetnie się bawią. Zobaczcie, to zachęcają tutaj turystów. Tak jest, witamy wszystkich na zjeździe samochodników RC, a zwłaszcza majacy RC Poznań, moi drodzy. Wiemy, że Poznań bawi się razem z nami, wszystkich z Poznania, którzy teraz nas oglądają. Serdecznie pozdrawiamy i kochani, zapraszamy Was osobiście do Bałtowa. Zapraszamy, byście byli tutaj razem z nami. Kolega, który tutaj z nami rozmawiał, mówi, że był w tamtym roku również. Tak się spodobało, że jest z nami kolejny rok rzędu. Dlatego wszystkim z Poznania kłaniamy się nisko, zapraszamy Was kochani i mamy nadzieję, że widzimy się na RC już w przyszłym roku. Plan zajęć jest naprawdę intensywny. Ja Wam pokażę modele, które są w tej chwili na stołach. Oczywiście modeli jest na pewno więcej, jest bardzo dużo modeli w terenie. Tu jest ekipa z Węgier, którą Wam pokazywałem w nocy. Cudowne modele. Mega ekipa. Kiwaj! Tutaj są, słuchajcie, modele Roberta Gorga. Każdy jest tutaj zbudowany własnoręcznie przez niego. Pokazywał, rozmawialiśmy na ten temat. Zobaczcie na przykład ten model. Ja sam też ten. Spróbujemy. O, jest! Czekaj! Jest ze mną Robert Gorg, ma cudowne modele, już oglądałem je wcześniej. Zaprezentujesz swoją kolekcję? Wiem, że budujesz je własnoręcznie, bardzo dużo. Tak, to jest coś, co jest moim hobby po pracy i buduję je bez przerwy. Po prostu w każdym dniu mam w głowie jakiś projekt, jakiś pomysł. No, na przykład ten Ford, on powstał tylko dlatego, że bardzo chciałem mieć bliźniaki modelu. Okay. A po drugie, ktoś mi podarował taką budę z Proline'a, która była totalnie zajechana, więc stwierdziłem, że trzeba jej dać drugie życie. Okej, dobrze. Dla niej wydrukowałem specjalną sterkę, jakieś tam osłony, a że oglądałem... No tutaj, ja przed chwileczką otwarłem, weźmiemy go, podniesiemy do góry, tam dosyć fajne są rozwiązania. No to oczywiście był... amortyzatory na sprężynach. Mosty z MST, tak? Dobrze pamiętam? Mosty to są MST. Tutaj nie ma amortyzatorów, tylko są resory. Bo to model, który budowałem po to, żeby był jak najbardziej skalowy. On oczywiście nie ma dużych wykrzyżów, ale chodziło o to, żeby wyglądał, bo... Okej. Okay. Przejdźmy dalej. O tym modelu mówiłeś, że będzie towarzyszył i towarzyszy od wielu lat Tobie. I też oczywiście zbudowałeś go samemu, tak? Tak, to jest model, który... jest jeden z pierwszych, który zbudowałem. To jest buda Wadera, która została przecięta i połączona. Czyli z zabawki, zapas, powiedzmy. Zabawki, tak. Tak. I on jeździł spodem w różnych skalach, w różnych klasach. A w tej chwili jest super skaledem, przy czym mosty... To jest resory, ja przepraszam, bo ja tak, się przejęzyczyłem tam. Mosty są mojej produkcji, kiedy zaprojektowałem i wydrukowałem takie mosty. Następny model, który jest typowym super skaledem. Nie wystawiają mu koła, specjalnie dobrałem odpowiednie felgi, żeby wyglądało to w miarę skalowo i tak. Jeszcze raz przypomnijmy, bo teraz właśnie był najazd kamerą, prowadzisz RC
trial, forum po prostu takie internetowe, czyli coś takiego przed Facebookiem po prostu. Ale cały czas to jest i działa, nie? Znaczy RC Trial to jest forum, które istnieje już bardzo, bardzo długo i fajne jest w tym to, że ma na takim forum zachowane są garaże. Ludzie tworzą garaże, na które... Tak, tak, bo to nie znika tak jak na Facebooku. Na Facebooku niestety to znika. Ja wiem, ja wiesz co, no to jest smutne, że ja wrzucę tydzień wiesz, zdjęcie modelu i za tydzień go już nie ma, tak, po prostu w czeluściach. U was to widnieje. Przejdźmy może dalej po prostu. Tutaj jeszcze taka mała ciekawostka. O, ja wczoraj go model w skali 1 do 24 do sklejania, do którego dorobiłem podwoziec z Orlando. Okay. To ma napęd na 4 koła, jeździ jak prawdziwy samochód. Ten model, generalnie chyba poznałem Ciebie właśnie przez ten model. Ja zobaczyłem go w internecie, tam było wszystko wypisane. I właśnie na Facebooku, co i jak zbudowałeś. No, jest czas. No, chciałem zbudować Unimoga, zawsze o tym marzyłem, ale nie chciałem go zrobić takiego typowego, więc wykorzystałem oczywiście druk 3D, ktoś go zaprojektował, rozmawiałem z tym człowiekiem, ale też tu jest ciekawostka, ten HDS, który w końcu pojawiły się pewne elementy na AliExpressie, które pozwoliły mi zbudować działający HDS. To wszystko się podnosi, otwiera i pracuje, ale też podwozie chciałem zrobić ciekawsze. Ja pamiętam, dużo rzeczy właśnie wykorzystałeś, tak, z czegoś tam. Tutaj w ogóle jak widać są tak zrobione linki, które nie potrzebują tutaj dodatkowych czterolinków czy czegoś ograniczającego. Tu jest normalnie zrobiony panhard do tego. To daje rzeczywiste zawieszenie samochodu. Do tego sprężyny i osobne amortyzatory. One również mają ten klimat. No, świetne, no świetne. Tak powstał ten Unimo, który ma w sumie 7 serw, bo różne rzeczy się tu podnoszą, poruszają. Dziękuję Ci za wywiad, do zobaczenia na trasach. Dzięki, cześć. W tej chwili zjechali troszeczkę z torów ludzie, zawodnicy tutaj. Jak przejdę po stolikach, tutaj mamy stoisko Shumishi, fajnie, bo jest wszystko, słuchajcie, opisane, co jaki model, dużo nowości, ogromny czołg, proszę. To już idę teraz. Dobra. Pochodź ze mną, pojedziesz sam model. Sobota, godzina 17, karty zawodnika już są, zostały oddane. Ja się przejdę po stołach, pokażę wam jakie modele. Tutaj ekipy z Poznania. Oczywiście wesoło, kolorowo. Impreza urodzinowa, 5. edycja. Tutaj koledzy grzebią. Tutaj kolegi Krzycha. Naszego kolegi Darka, RC Drop. Tutaj moje stoisko. Niestety. Nie, no widzieliście pewnie na grupach. Tutaj specjalnie na Offmanie z racji tego tematu przygotowałem Mitsubishi Pajero. I ma w środku różowego torta. Moja córa pomagała mi go stworzyć. I ma nawet piątkę. Powiem wam w tajemnicy, że specjalnie zrobiłem szklany szyberdach, żeby było widać tą piątkę. Tutaj modele mojego kolegi Jacka. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry. Najeździłeś się przez te... Nóżki mnie bolą. Nóżki cię bolą. Tak, wiem. Słuchajcie, to tutaj teren jest tak ogromny. Tutaj giełda, bo oczywiście można tutaj sobie podczas tej imprezy co nieco sprzedać, kupić, powymieniać. Mam kolega sobie upala driftowozem. Ja korzystam z tego, że tutaj jest fajna nawierzchnia, także latam
na sobie moją Sakurą, pakiet za pakietem, mówię szczerze. Tam jest sklep też tutaj, na miejscu fajnie, bo można sobie część to kupić. O. Jak ktoś rozumie, to przeczyta. No tutaj model był z zeszłym roku, bo widzę po naklejkach. Tutaj mamy kolegę Zacha. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Będzie pan w telewizji. A kolega Zach odpowiedzialny za elektronikę w naszych modelach, tak? Tak. Jak domyślam się, dużo zleceń. Dzieje się. Sporo było przed Hoffmanią. No i na Hoffmanii też parę osób przyszło. Jakieś nowinki wprowadziłeś, coś tam? Z nowinek jest pilot. Niezależny od aparatury, do sterowania. Cokolwiek by człowiek sobie nie zażyczył ze światełek. Okej, okay, czyli jakbym chciał w moim driftowozie zrobić sobie światełka, to po prostu mam tak przed... jest. Wtedy jak nie masz wolnego kanału, włączasz, wyłączasz. Cztery rzeczy. Okej. Okay. I to u ciebie gdzieś na stronie, tak? Można to, będzie, to jest do kupienia, jak to wyglądało? No, napisać będzie do ciebie. Tak jest. Tak, ja wiem, okej, okej. Model znany z zeszłego roku, z mojego filmu. Powtórka. Powtórka. W nocy. Bez zmian. No, okej. Okay. Na wieczór. No właśnie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Tutaj kolego, stoisko kolegi Wiktora. To już wczoraj w nocy wam pokazywałem. O, zobaczcie, te piękne modele, to można się domyślić, kogo to są. Cześć. Jest ze mną Marcin Skrzypek. Cześć. Powiedz mi, co dzisiaj zabrałeś? Jakie modele prezentujesz? No, dwa takie do jeżdżenia i męczarni offroadowych. No i taki, wiesz, model pod tytułem... Ja kiedyś ja go widzę pierwszy raz na żywo. No. A zdjęcie tego modelu, pamiętam, jak go zobaczyłem w internecie, na twoich stronach internetowych. Ty się zajmujesz w tej chwili chyba produkcją po prostu... tych właśnie takich komponentów, zabudowy, całe zabudowy tutaj. W tym przypadku to mamy taki rak, który jest wkładany na pakę. Tutaj jest drugi przykład też naszej realizacji. To jest akurat model Pawła Karwowskiego, bardzo fajnie zrobiony. No i co? No i to są modele, które no ten przynajmniej w kamieniołomie był, jakoś tam spokojnie. I dają radę. Daje radę, ale jak widzisz, wiesz, jest nisko zawieszony, skalowy. Tak, tak, bo to jest wszystko otwierane, bo to jest hardbody. Na resorach, dokładnie, oczywiście drzwiczki. Wiesz co, ja wrzucę, bo większość oglądających będzie oczywiście ciebie kojarzyła z tego, co robisz, ale ja wrzucę w link w opisie. No i super. Dzięki. Przyznam wam się, że to Bronco widzę pierwszy raz na żywo. Fajne. Ciekawe. Tutaj mamy model, żebym nie pomylił, kierowiec. Model, który budowę śledzi cała Polska. Pierwsze tutaj początki w zeszłym roku tutaj na Hoffmanii. Model jest całkowicie ręcznie zbudowany. Nie pamiętam szczegółów, może dogonię właściciela, ale po prostu jest cudo. Waży potężne kilogramy. Tutaj mamy ogromne stoisko traków. Zobaczcie tego Range Rovera. Hardbody. Ależ to ciężkie, ale to pięknie wykonane. Ręczna robota. Piękne stoisko ekipy Zielińskich. Dwie XV-ki 01. Tutaj mamy, słuchajcie, taką nowość z AliExpress. Defender Hardbody. Bardzo fajnie, szczegółowo to wszystko zrobione. Zobaczcie tutaj. Naciskamy klameczkę. Wszystko się otwiera.
Tak samo tam tył. Bo z tyłu też jest motor. Ja sobie pozwolę wyciągnąć, bo mam na to zgodę. No, fajnie to wygląda, zobacz. Motor. Tutaj już cywilne. O, tutaj Subaru XV01 kolegi Mariusza. Też przygotowane świeżo przed Hoffmanią. Jest bardzo zadowolony oczywiście z tego wyboru. Tutaj jego auto w teren. Tutaj mamy, słuchajcie, pięknego Jeepa. Karoseria jest z zabawki, z firmy Hasbro. Mogę się pomylić, nie ma teraz w tej chwili właściciela, ale rozmawiałem z nim na ten temat, zresztą nie jestem, nie pomyliłem się, słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest cała książka, taka po prostu przygotowana. Tu jest, jak ten model był stylizowany. Także zobaczcie sobie prawdziwe tutaj zdjęcia, no cudowna rzecz. Naprawdę. Rozmawiałem chyba z godzinę wczoraj z właścicielem na ten temat. Więc model ogromny. Tutaj zaczęty projekt, nieskończony na sprzedaż. Oczywiście śmiejemy się. W żartach. Karoseria, która za każdym razem jak ją widzę, jest coraz ładniejsza. Jego Chevroleta widziałem na forach internetowych. No. Coyote, karoseria Coyota z Karizmy. Z tego co dobrze widzę. Tak, dobrze widzę. Pozwolę sobie go chwycić w ręce. Mosty z elementa enduro, widzę jakaś tutaj przeróbka od Artful Dodgers. Ładnie to wszystko pracuje. Ok, tutaj też track. Dość ciekawy, dość ciekawa Supra. O, tutaj ten to chyba przeżył dużo. Hoffmania 2019. Ja pozwolę się zatrzymać na dłużej przy tym modelu. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że uwielbiam pick-upy. Ten jest wyjątkowo przepiękny. Jest ze mną Wojtek. Ja Wojtka szukałem dzisiaj pół dnia. Jego model przykuł moją uwagę. Słuchajcie, ostatnio pochwalił się nim na grupie. Szykowałeś go tutaj to do końca właśnie tutaj na Hoffmanie. Słuchajcie, to nie jest wydruk 3D, jak tam kilka osób myślało. To jest ręczna robota. Nie pytam ile, wiem, że długo zajęła budowa. Pokazałbyś nam na przykład te szczegóły, które mi pokazywałeś, na przykład ten przód, jak to wygląda. Dobrze, pokazuję. Tu jest bagażnik, to już nie wiem, czy to będzie. Przyjrzyj się naprawdę, to jest hips, tak? I spienione. Tak, to jest ta część, to jest ta plastik spieniony. Wnętrze. Wszystko samemu rzeźbiłeś, nic? Tak, a druga część to już jest twardy plastik. Czyli hips. Tak, czy chyba tak. Zobaczcie. Zobaczcie ten system otwierania. Tu można ściągnąć całkiem. Odczepić można. Przypominam, że to jest ręczna robota. Tu jest zamek, żeby do otwierania zrobiony. Okay. Na dźwigience. Dobrze. Coś jeszcze tam z tyłu na patce chyba było, nie? Właśnie. Tu od kolegów też podpatrzyłem. Od kolegów Szumiesi. Szumiesi dokładnie z grupy. Zobaczcie te szczegóły. Dobra, zapytam się, ile to czasu trwała budowa. No ogólnie ponad rok cały. Rok. No, jest genialny. I także posadzony na TRX-ie, tak? TRX, czwórka, dokładnie. Standardowo wszystko, nic nie zwinione, może felgi tylko chyba zwinione są na stalowy. Ale to idealnie, tutaj pasują.
Wiem, że nie, są jakieś plany z nim, więc będziemy śledzić go oczywiście. Będziemy tak, będę chciał jeszcze zderzak zrobić, oświetlenie. I też ręczna robota. Oświetlenie deski rozdzielcze, bo też jest deska rozdzielcza zrobiona. Zobaczcie. Szybko zrobione. To jest ręczna robota. Tworzywo spienione, plastik spieniony. Dobrze, bardzo ci dziękuję za prezentację. Dziękuję. Miłej zabawy. Wylądowaliśmie na OS-ie zwanym kamieniołomem. Na nocnych jazdach. Chcesz, to ja mam zwykłą czołówkę. Na głowę założysz. Nie, tu mam. Tyk, tyk, tyk. Powiem wam, że telefon, na tyle modele mają te wszystkie lightbary, oświetlenie, że bez problemu widać trasę. Można poznać po głosie, na przykład mnie, czy na przykład kolegę Jacka. No, lepiej jakbyś się odezwał. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Ekipa ogromna. Nade mną lata dron. Oj, chyba nawet nie jeden. Ale mi tutaj dał po oczach. Oj, czad. Jechaliśmy taką ogromną, w takim ogromnym korowodzie. Na pewno będą cudowne zdjęcia. Tam jest start OS-u. Cześć. Cześć. O, Piotrek się odezwał. Nie widać cię, ale jak coś powiesz, to będzie ci słychać. Ale klimacik. Ale to zauważyłem, że to są świeczki włożone. Pierwsze załogi już odjechały. Wow. Zobaczcie to, ale power! To jest ten traksasowy light bar. Poważnie? Traksasowy, po prostu oryginalny do i leci zasilanie prosto z regulatora, więc no, w razie poczek. A to jest program niższy świecenia, jeszcze z wyższy. Tak? Ale co? Zobaczymy. Dobra, dziękuję. Jak takie mróweczki, a na całej trasie są, a świeczki się palą, więc jest klimatycznie. Ja też mam na głowie czołówkę. O, ciężko się tutaj chodzi, jak to kamieniołom. O, tutaj wyjeżdża. Wypatrzyłem ten model w tych ciemnościach. Pan mi tutaj opowiedział, że to jest Tamiya CC01. Karoseria ręczna robota. Ja na niego zwróciłem uwagę, jak stał za szybą takiej fajnej terenówki. Powiem wam, że robi robotę. Ja lubię takie modele. Z tyłu, słuchajcie, oświetlenie zrobione z opakowań do lekarstw. To jest otwierane, tak? Tak. Mogę? O, dziękuję. Ale zobaczcie, jakie tu bajery. Normalnie, genialne. Dziękuję bardzo. Niedzielny poranek. Hoffmania 2022 dobiega końca. Na stołach już pustki, większość modeli już spakowana. Zbieramy się w tej chwili na takim zakończeniu oficjalnym. Tu obfitości, zobaczcie te nagrody. Przygotowania do zakończenia. W tej chwili trwa losowanie nagród, bo to chyba jest taka tradycja, że w zeszłym roku przynajmniej tak było, że każdy z zawodników otrzymuje jakąś nagrodę, upominek, a niektóre są cenniejsze. Ja się żegnam z bałtowskimi bezdrożami. Zbałtowałem. Ostatnie losowania jeszcze trwają. Było wspaniale. Poznałem i spotkałem wielu, wielu wspaniałych ludzi.
To były naprawdę bardzo intensywne dni. Byliśmy tutaj od czwartku. Wspaniałe OS-y, wspaniała zabawa. Polecam każdemu. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj w przyszłym roku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.